Siemanko, witam we wtorek, 19 stycznia. Zaczynamy kolejny tydzień treningowy. Dzisiaj oczywiście klateczka, tylko że troszkę nietypowa, inna, bo będę sam robił trening. No bo Krychu zachorował, złapało go jakieś tam drobne przeziębienie. Niech odpoczywa, zdrówka Krychu i jak najszybciej wracaj. Troszkę nam się przez to rozjedzie ten tydzień. Nawet nie planuję, co będzie dalej, będę na bieżąco zdawał relacje. No ale dobrze, że akurat taka choroba łapie w tym okresie, gdzie jest jeszcze 3 miesiące do zawodów, a nie przed samym startem, no bo wtedy to już jest masakra i szkoda przygotowań. Dochodzą do mnie słuchy, że tam coraz więcej osób jest zainteresowanych ćwiczeniem w Power Squadzie. Cieszę się, drzwi są do nas otwarte. Tak naprawdę zaczniemy poważne treningi dla wszystkich, dla całej grupy, jak otworzą siłki, jak otworzą Active Sport i tam Kuba i ja będziemy już pilnować tego wszystkiego. No tymczasem lecę już po jedzonko, pokażę wam co tam dzisiaj. Wagę robię w końcu. Nie no, żartuję, dzisiaj danie fit dla mnie. Filecik. Świeżonka innym razem. Filecik na parze. Witam w środę, jestem już po wtorkowym treningu, który robiłem sam niestety, bez Krycha, było chory, ale jestem zadowolony, bo zrobiłem go praktycznie na 100%, czyli tak jakby
Krychu był i miałbym asekurację, więc super, nie jest stracony tydzień treningowy. Każdy trening dla mnie stracony jest po prostu, jestem niezadowolony. No ale nie był stracony. Jak choroba złapie, to masakra. Okej, po takim treningu jestem zawsze pospinany, jeśli chodzi o przód barków. I nie tylko, ale najbardziej czuję przód barków, że po prostu te mięśnie są zmęczone i spięte. Ja do tej pory praktycznie nie używałem nic, żeby z tym walczyć, ale od jakiegoś czasu używam takiego właśnie rollera i sprawdzało się to. Mięsień był bardziej zregenerowany. Dalej się sprawdza na dół pleców też, jak jest spięcie. Ale ostatnio przerzuciłem się na taki oto masażer. O, tak można sobie porozbijać te mięśnie. I powiem wam, że to jest dużo lepsze niż taki roller, bo można idealnie w punkt trafić, a nie trzeba też używać i kto wie jakich pozycji robić na ziemi, żeby skorzystać z tego rollera, co niestety trzeba być nieźle nagimnastykowanym, a tutaj centralnie uderzamy w miejsce, z którym mamy problem, także polecam to. Sprawdza się u mnie, na razie najlepszy zakup ostatnio. Co dalej? No, czekam na piątkowy trening, już mam nadzieję, że polecimy na 100% z Krychem i sprawdzajcie i obserwujcie, jak to będzie wyglądało. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. I'ma jump top in pockets, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. See the move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a hula, 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 hula. Feel my drum popping, pocket, swola, 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 swola. Spending a moolah, 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 moolah. I'ma jump pop in pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. Swola, 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 swola. What a trouble with love is. Trouble with love.
Jest godzina 23. Właśnie skończyłem brać prysznic, przebrałem się i mogę podsumować ten tydzień treningowy. Pamiętacie, że w czerwcu 2020 złapałem kontuzję. Byłem już w całkiem fajnej formie. Robiłem 165 kg na serię i momentalnie z treningu na trening po prostu zjechałem na 50 kg, bo taki był ból, taka kontuzja wystąpiła, jeśli chodzi o mój bark, że nie mogłem kontynuować treningu. 50 kg to sprawiało mi ból przy podnoszeniu na 2-3 ruchy. Także później miałem problemy z podstawowymi czynnościami, jeśli chodzi nawet o wbijanie biegu w samochodzie. Przez kilka miesięcy próbowałem wracać do formy, było to bardzo ciężkie. 70 kg, 80 kg, 90 kg, każdy z tych ciężarów sprawiał mi ból. Jakimś cudem wróciłem. W tym momencie, jeśli podsumuję dzisiejszy trening, to jest 172,5 kg wyciśnięte na 8 moich powtórzeń. 200 wyciśnięta z pauzą.
i 210 kg, nowy rekord, jeśli chodzi o pojedyncze wyciśnięcie. Myślę, że nie powiedziałem ostatniego słowa. Sprawdzajcie, co będzie dalej.